Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, że dzieci było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. A więc czym jest wiara? Wiara to są odważne posunięcia mimo ryzyka i strasznych konsekwencji, które nas mogą spotkać. Rozumiesz? Wiara to jest odważne działanie mimo realnego ryzyka. Czy jest zagrożenie? I ktoś mówi do Pawła, Paweł mówi, idę do Jerozolimy, a prorok mówi do niego, pójdziesz do Jerozolimy i cię tam zatłuką. Paweł mówi, okej, idę do Jerozolimy. I bracia ze zboru mówią, nie chodź do Jerozolimy, przecież cię tam zatłukasz. Paweł mówi, no to co? Idę do Jerozolimy. Mam sprawę w Jerozolimie, trzeba głosić w Jerozolimie. Tak? Idę do Jerozolimy. On był nastawiony na to, że oni go tam zwiążą, że oni go pobiją, że oni go aresztują. Ale co? Szedł do Jerozolimy. Więc czym jest wiara? Wiara to odważne posunięcia. Wiecie co? Dzisiaj wielu ludzi to mówi tak. Wiesz co, są takie przeszkody na tej drodze, to chyba nie jest od Pana. Ja mówię następny, to piątą. No bo przecież mówię, jakim prawem? Skąd te prawo w ogóle jakoś dotarło do ludzi, jakieś duchowe prawo sobie ludzie stworzyli, że na podstawie demonicznych opresji określamy wolę Boga do swojego życia. Czyli używamy diabła do zrozumienia Boga. Przecież to jest jakiś idiot. Kurczę. Przecież to, że są opresje i że są problemy, to w ogóle nie zmniejsza faktu, że wola Boża jest wolą Bożą. To u nas się na przykład łatwo głosi Ewangelię, ale gdzieś w Arabii Saudyjskiej czy gdzieś mogą cię za to ściąć, mogą cię zlać. Więc my to wiemy dzisiaj. I co? I teraz, no póki się tam nie zmieni ustrój, nie pojadę tam głosić. No to pięknie zrobisz. Pięknie zrobisz. Apostołowie się tym nie interesowali. Tłukli ich, lali, rzucali w nich kamieniami. A oni szli do tych ludzi. Wiecie o co chodzi? O życie chodzi. O życie chodzi. Mamy zanieść życie ludziom. Amen. Życie mamy zanieść. Tu nie chodzi o to, czy oberwiemy, czy nie oberwiemy przy okazji. Jak oberwiesz, to cię Bóg uzdrowi. Czego się boisz oberwać? Diabeł. Jest napisane, że tam leniwy zawsze mówi lecz na drogę. Diabeł. Nie idę. Opresję, to nie od Pana. Jak Pan otworzy drzwi, to pójdę. Człowiek. Ja mówię, idź, zobacz. Może te drzwi są otworzone, może trzeba klameczkę nacisnąć. Ale tyle diabłów w opłukach. Ja mówię, wsadź tam rękę, te diabły, otwórz drzwi. Drzwi są otworzone. Są diabły naokoło, są. Wsadź tam rękę, nie bój się. To takie straszne, urwie mi rękę, bo ci przyszyję. A więc wiara to ważne posunięcie. To bardzo ważna sprawa, żebyśmy to rozumieli. 24 werset mówi, przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona. A więc wiara to niezgoda na kłamstwo, choćby ogólnie akceptowane przez otoczenie. Czym jest wiara? Wiara to niezgoda na kłamstwo. Ja się na przykład nie zgadzam na różne kłamstwa. I ludzie mówią, wiesz, ale to niszczy jedność. Ja nie mam zgody na kłamstwa, przepraszam. Można się ze mną więcej nie przyjaźnić, można nie rozmawiać więcej, ale jeżeli dalej ktoś chce się ze mną przyjaźnić, to będziemy mówili, będziemy prowadzili jakby w prawdzie nasze życie i będziemy mówili sobie prawdę. Po prostu. Nie będziemy udawali, że teraz dla jedności nie będziemy przyglądali się temu, czy tam jest grzech, czy tam nie ma grzechu, czy to jest to, czy to jest tamto. To rozumiecie? To nie tak. Ja się nigdy nie spotkam, ten kraj jest krajem katolickim, tak zwanym. Tak naprawdę jest to nieprawda, że jest to katolicki kraj, ponieważ tutaj 50% ludzi to w ogóle w Boga nie jest. Księdzem ostatnio rozmawiałem w szkole, byłem, on mówi, tu mówi 50, to mówi, to jest mało, to co mówisz. Mówi, to tak wiesz, delikatnie powiedziałem to, nie? To nieprawda, że to jest katolicki kraj. Natomiast ja nigdy nie spotykam się, ja głosząc, nawet wśród ultrakatolików, ja głoszę prawdę. Ja się nie spotykam z ludźmi w połowie drogi do sakramentów i tak dalej. Wiecie? Nie.
Po prostu nie. Prawda jest prawda. To jest prawda. Mówię, nie to twoja prawda, nie to biblijna prawda. To nie jest moja prawda w ogóle. Ale to nie będzie ekumenizm, to nie będzie. I koniec. Bo nie może być, nie ma jak. Rozumiesz? Nie można ustać z muzułmaninem na metrze kwadratowym, tak? I modlić się do wspólnego Boga. Po prostu to jest niemożliwe. Ekumenia. Nie, to nie jest ekumenia. To nie jest żadna ekumenia. Do Boga można przyjść przez Jezusa Chrystusa, a On twierdzi, że nie. To jaka ekumenia? To albo Ty musisz wyjść z tego kwadratu, albo On. Po prostu nie ma możliwości takiej. Trzeba, rozumiesz? Więc wiara to jest życie w prawdzie, stawanie po stronie prawdy. Nawet żeby ogół mówił do Ciebie, żeby wszyscy wokoło mówili, błądzisz. Nie chcesz iść na żaden układ. Nie chcę iść na układ. Nie chcę. I tak postanowiłem zrobić w swoim życiu. Nie chcę pójść na układ. I zawsze będę szukał ludzi, którzy nie chcą pójść na układ. Zawsze będę z tymi ludźmi, żeby to byli trudni ludzie, żeby to byli skomplikowani ludzie. Nie, ale wiesz co, ja sobie bardzo cenię szczerość i prawdziwość. Może dlatego, że poznałem głębie diabelskie, jeżeli chodzi o kłamstwo, manipulacje, czary i inne rzeczy. Bardzo sobie cenię prawdę i wiem, że to jest wiara. I to jest to. I Mojżesz też tak miał. On powiedział, nie chcę. Nie chcę. Zobaczcie, on mógł zrobić patencik, dalej się kręcić po tym pałacu u Faraona i załatwiać sprawy od wewnątrz, jak tu wyzwolić Hebrajczyków. Ale on nie mógł znieść od samego rana, że się mówią, że mówili do niego, synu córki Faraona. A on mówi, nie jestem synem córki Faraona. Mnie rysinie ten układ. Rozumiesz? Być może poprawny politycznie, religijnie doradca powiedział do niego, no zostań, stąd tutaj załatwić sprawy z Hebrajczykami. Coś ci powiem, Bóg nie robi takich akcji. Amen. Nie robi takich rzeczy. Bóg mówi, Mojżesz, wychodź stąd. Wjedziemy na Egipt z zewnątrz. Wjedziemy na Egipt. Ty i ja. Tak prowadzimy ten milion ludzi. Moim potężnym ramieniem. Bez manipulacji z domu Faraona. Rozerwę morze. Będę wam 40 lat rzucał chleb z nieba. Zobaczą, co to znaczy ręka Pana. Zobaczą, co to znaczy ręka Pana. Kiedyś Bóg mi powiedział, nie broń się przed tymi, którzy cię atakują. I przestałem się bronić. W jakikolwiek sposób. Kiedyś była taka osoba, która strasznie mi ubliżała i modliłem się o nią. Modliłem i dzwoni kiedyś do mnie, mówi pastorze, nie mogę spać i jeść już któryś dzień. Czemu? Bo cię obraziłam. Przepraszam. Ja mnie nie gniewam się. I potem naprawdę zrobiliśmy parę wspólnych rzeczy z tą osobą. Chodzi o to, że wiara to jest niezgoda na kłamstwo, nawet ogólnie akceptowane przez społeczeństwo.